Cześć, tutaj Kinga i Rafał, czyli Metalowe Kule. Jeśli chcesz zacząć grać w bóle, a nie wiesz jak, to ten film jest specjalnie dla Ciebie. Podstawowy zestaw do gry to bóle, mała drewniana kuleczka, czyli świnka oraz kółko. Taki sprzęt możecie zakupić w Decathlonie. Jeżeli nie macie Decathlonu w swoim pobliżu, to oczywiście wystarczy wejść na stronę internetową decathlon.pl, wpisać w wyszukiwarce bóle i wyświetli Wam się wiele produktów do wyboru. Są tutaj kule i amatorskie, i zawodnicze. Są też różne akcesoria, świnki, magnesy, miarki. Także możecie zamówić sobie taki sprzęt i w 2 dni tak naprawdę mieć już u siebie. Rozgrywkę rozpoczynamy od rzutu z kółka. Ale jeżeli takiego kółka jeszcze nie posiadacie, no to możecie po prostu je sobie narysować. Tutaj ważne, żeby średnica to było około 50 cm. Na początku wykonujemy rzut świnką. Świnka musi znajdować się w boisku od 6 do 10 metrów. Tak wygląda taka podstawowa technika rzutu, czyli taki nachwyt buli. I swobodnie wypuszczamy taką kulę przed siebie, nadając jej też trochę rotacji. Takimi podstawowymi rodzajami rzutów jest puenta i strzał. Tutaj pokazujemy Wam puentę, czyli dorzucenie swojej buli w okolice świnki. Zaznaczyliśmy też, jak wygląda taka parabola rzutu, żeby był on właśnie swobodny, żeby kula daleko nie uciekła. Teraz pokazujemy Wam, jak wygląda strzał, czyli taki bezpośredni rzut na kulę, wybicie buli przeciwnika z boiska. Postaramy się Wam teraz przedstawić taką podstawową rozgrywkę, tak zwane single, czyli 1 na 1. I zobaczycie, jak wygląda taka rozgrywka z mojej perspektywy. Na początku wykonujemy losowanie, czyli zobaczymy, kto rozpoczyna rozgrywkę. No i ja wygrałam świnkę, czyli to ja zacznę. I rzucam świnkę właśnie z kółka przed siebie na odległość od 6 do 10 metrów. Zawsze przed rzutem możemy oczywiście przejść się po boisku, ocenić je, zobaczyć, czy nie występują gdzieś właśnie jakieś kamienie. Markujemy również świnkę. To trzeba robić zawsze na turnieju, także też warto wiedzieć, że taką świnkę zaznaczamy. No i teraz będę wykonywała swój pierwszy rzut, czyli oczywiście najpierw puenta. Postaram się rzucić swoją bulę w okolice świnki. No i puentuję, ale widzimy, że tutaj kula nagle odbiła w lewo, chyba odbiła się właśnie od jakiegoś kamienia. Ale mimo wszystko nie jest to taka zła puenta, ponieważ bula zatrzymała się na wysokości świnki. Zobaczymy, co zrobi Rafał, bo teraz jego kolej. Rafał też ocenił boisko, przeszedł się najpierw i zobaczył, gdzie może rzucić. I teraz szykuje się, jak widać, do puenty. Też z takiej pozycji kłucznej jak najbardziej możemy rzucać. I widzimy też wysoką parabolę. Ale jest to rzut za krótki. Tutaj kula Rafała zatrzymała się zbyt szybko. I to moja kula dalej prowadzi. I dlatego w tej sytuacji dalej rzuca Rafał. Tak, on rzuca dlatego, że jego kula jest dalej. I dopóki sytuacja się nie zmieni, to on będzie rzucał. Kolejna puenta. No i widzimy, że tutaj już skorygował, poprawił swój rzut i że kula dotoczyła się przed świnkę. No ja myślę, że jest to na tyle dobra puenta, że nie będę próbowała tam się wcisnąć, tylko po prostu postaram się tę kulę teraz wybić. Czyli rzucić bezpośrednio w kulę Rafała. O, jak widzimy, udało mi się trochę wybić kulę, ale nie na tyle, żeby to moja punktowała. Czyli widzimy, że dalej kula Rafała prowadzi. Dlatego też teraz jest nadal mój ruch. Ale teraz w tej sytuacji postaram się zapuentować lepszą kulę. Zrobiłam sobie trochę miejsca tym wybiciem, także jest szansa, żeby teraz tam wjechać. No, całkiem ładna puenta z przodu, ale jak podeszłam, no to widać, że jeszcze kula Rafała prowadzi. Mimo wszystko to był dobry rzut, teraz on utrudni Rafałowi dorzucenie kolejnego punktu, bo ta kula z przodu teraz bardzo Rafałowi przeszkadza. No i widzimy, że Rafał trochę przerzucił swój rzut, czyli jest 1 punkt dla Rafała, bo druga kula jest moja.
Tak, mamy jeden punkt. I teraz kolejną rozgrywkę rozpoczyna osoba, która zdobyła punkt, czyli teraz Rafał rzuca świnką. Ale wyrzucił świnkę poza boisko, na aut. I w tej sytuacji to przeciwnik ma prawo ułożenia sobie świnki w miejscu, w którym chce. No oczywiście od 6 do 10 metrów musi się ona znajdować. No i rozpoczyna Rafał, dlatego że to on wygrał wcześniejsze rozdanie. I widzimy, że będzie puentował. No i jest to bardzo ładna puenta. Ja tutaj stwierdziłam, że nie będę próbowała się wcisnąć swoją kulą, tylko po prostu od razu będę wybijała kulę Rafała, czyli postaram się bezpośrednio na jego kulę rzucić swoją. No i widzimy, że udało mi się tutaj na tak zwany metal bezpośrednio rzucić. Moja kula, jak widzimy, została w boisku, Rafała już wyszło na aut. Moja kula punktuje, dlatego teraz to Rafał rzuca. I ponownie puentuje. Widzimy, że ponownie wykonał całkiem fajną puentę. Ja teraz postaram się znowu wybić Rafała kulę, ponieważ mam nadzieję, że jak wybiję jego kulę, to ta moja kula z tyłu będzie dalej punktować. Ale niestety, no rzut był trochę przyspieszony, przerzuciłam teraz kulę Rafała. Dalej jest moja kolej, dlatego że kula Rafała prowadzi. No i ja teraz decyduję się na puentę, po to, żeby Rafał nie miał szansy na więcej punktów. Staram się ustawić swoją bulę jak najbliżej do celu. Ale niestety, tutaj było trochę krzywe boisko i odbiło mi kulę w lewo. Kula Rafała dalej prowadzi. I Rafał ma teraz szansę na dołożenie drugiego punktu. No jak widzimy, bardzo ładna puenta, udało się Rafałowi. Teraz ma plus 2 punkty, czyli mamy 3-0. I teraz byłoby kolejne rozdanie, które rozpoczyna się w drugą stronę. I taki mecz rozgrywamy do końca, do 13 punktów. Jak widzieliście, rozegraliśmy tak zwane single, czyli rozgrywka 1 na 1. W tym przypadku każdy z graczy ma po 3 kule. Ale można też oczywiście zagrać dublety, czyli 2 na 2. Wtedy też każdy z graczy ma po 3 kule. Albo triplety, czyli 3 na 3 graczy. Wtedy każdy z graczy ma po 2 kule. Tutaj pokazujemy Wam, jak wygląda tak zwane karo. Karo to takie wybicie kuli przeciwnika z bonusem. A bonus to po prostu pozostawienie swojej kuli w tym samym miejscu, gdzie była kula przeciwnika. To jest takie najbardziej pożądane wykonanie rzutu, które sprawia chyba najwięcej radości zawsze na bulodromie. Co w przypadku, kiedy trafimy w świnkę, kiedy świnkę przesuniemy? No i tutaj, jeżeli przesuniemy świnkę i ona dalej znajduje się w boisku, no to nie dzieje się nic, tylko po prostu zmienia się trochę sytuacja. Na przykład przesuniemy świnkę na swoją korzyść, do swoich kul. Ale jak najbardziej jest to też takie zagranie taktyczne, także można przesuwać świnkę też z takim zamierzeniem, chociaż no, zdarza się to czasem też przypadkowo. Drugą sytuacją jest wybicie świnki na aut. Wygląda to tak, że w przypadku, kiedy dwie drużyny mają jeszcze kule na rękach, czyli nie wyrzuciły jeszcze wszystkich swoich kul, a świnka wyjdzie na aut, czyli poza linię boiska, to wtedy rozgrywka jest anulowana i po prostu gra się wtedy daną partię od nowa. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że jedna z drużyn pozbyła się już swoich kul, a druga drużyna ma jeszcze, to wtedy, jeżeli świnka wyjdzie na aut, no to dana drużyna, która ma jeszcze kulę, dostaje tyle punktów, ile kul ma jeszcze w swoim posiadaniu. Jeżeli chodzi o miejsca, w których możecie trenować czy grać, no to tutaj jest duża dowolność i wiele możliwości. Ważne, żeby to były takie alejki raczej utwardzone, nie trawiaste. Może to być alejka w parku. My akurat byliśmy tutaj na bulodromie we Wrocławiu na Kozanowie, ale miejsc do gry może być wiele, niekoniecznie musi to być specjalny bulodrom. Ważną informacją dla osób początkujących, które chciałyby zacząć na przykład grę w turniejach, jest strona Polskiej Federacji Petang, czyli petang.pl. Tutaj znajdziecie wiele informacji, ale w takiej zakładce Petang Pro znajduje się ranking zawodników, ranking klubów, ale przede wszystkim są tutaj wypisane turnieje. No i jak zjedziemy sobie niżej, to widzimy, że na dole są rozpisane turnieje już rozegrane razem z wynikami.
a powyżej są wypisane turnieje, które dopiero się odbędą. No i na te turnieje jak najbardziej macie szansę się zapisać. Po prawej stronie, jak klikniemy, wyświetla się informacja na temat danego turnieju. Jest tutaj przycisk Dopisz drużynę i w ten sposób możecie się zapisać, podając swoje imię, nazwisko i adres mailowy. Także jak najbardziej tutaj możecie zgłosić swoją chęć wzięcia udziału w pierwszym turnieju. Zapraszamy Was tutaj oczywiście. I to by były takie podstawowe informacje, jak zacząć grać w bóle. Mamy nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny i pomocny, też w jakiś sposób ciekawy. My oczywiście zachęcamy do tego, żebyście rozpoczęli swoją przygodę z bólami, ponieważ dla nas to jest taka przygoda życia, dostarcza nam to wiele radości, wiele nowych znajomości, też taką możliwość rozwoju i rywalizacji. Także jak najbardziej zachęcamy do tego, żebyście spróbowali. Gdyby były jakieś pytania, gdyby coś było jeszcze niezrozumiałe, to oczywiście możecie śmiało nas zawsze o wszystko zapytać. My służymy Wam pomocą, cieszymy się, że obejrzeliście ten materiał, cieszymy się, że chcecie spróbować, że jesteście ciekawi. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości na bólodromach. Dziękujemy, że jesteście z nami. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, jeżeli chcecie śledzić nasze dalsze filmy, zachęcamy do subskrypcji i do łapek w górę. Bardzo nam to pomoże w rozwoju kanału, no i w rozwoju po prostu gry w bóle w Polsce. Dziękujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia i do usłyszenia.